Paweł DeLong nareszcie pochwalił się swoim szczęściem. Oto nowa partnerka aktora. Paweł DeLong już nie ukrywa swojego prywatnego życia. Na Instagramie pokazał zdjęcie z ukochaną, o której rok temu mówił w rozmowie z Kubą Wojewódzkim. Druga połowa znana aktora to wykształcona i ambitna osoba. W jakiej branży pracuje i jak wygląda? Oto szczegóły. Paweł DeLong pokazał partnerkę. To jego ukochana. Paweł DeLong jest osobą, która nie lubi zabierać głosu w sprawie swojego prywatnego życia. Do mówienia o sercowych sprawach podchodzi oszczędnie, by nie wywoływać zbędnego zamieszania. Tym razem zrobił wyjątek i uznał, że nie może już milczeć o odczuwanym szczęściu. Wyjawił na Instagramie, że spotyka się z pewną Patrycją, która jest właścicielką jednej z popularnych poradni. Paweł DeLong już we wrześniu zeszłego roku potwierdził, że ma partnerkę. Zrobił to w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Niestety, wtedy na próżno było szukać informacji o tym, kim jest tajemnicza ukochana. Paweł DeLong nie miał łatwo z kobietami. Nawet ze znaną diwą nie mógł się dogadać. Niektórzy wiedzą, że DeLong nie miał łatwych doświadczeń z kobietami. Nawet te, które nie obdarzyły go romantycznymi uczuciami, wspominają go w bardzo skrajny sposób. Jedną z popularnych historii na temat przygód DeLonga opowiadaliśmy w jednym z ostatnich artykułów. Gdy aktor realizował się na planie filmu Karolcia The Magic Stone, poznał Faye Dunaway, hollywoodzką gwiazdę. Aktorka jest znana z takich hitów jak Bonnie i Clyde czy Chinatown. Co więcej, była laureatką Oscara za rolę w filmie Sieć. Kobieta nie była zachwycona obecnością Pawła, który bez zapowiedzi wszedł jej do garderoby. Gdy go zobaczyła, niemal od razu zaczęła krzyczeć. Kim ty jesteś? Jak śmiesz tutaj wchodzić? Nikt cię tu nie zapraszał, wynoś się. Miała mówić. Pomyślałem sobie, o nie, to co ona jest taką gwiazdą, że nie zasługujemy na jej obecność? Zrobiłem tę scenę i niebawem Faye przybiegła na plan, aby nagrać swoją partię. Ja jej oczywiście asystowałem, patrzyłem na nią, czując głęboki niesmak, gdyż dla mnie takie zachowanie to był szczyt arogancji, opowiadał aktor Vivie. Paweł DeLong wyjawił, kiedy wszystko się zmieniło. Wszystko zmieniło się, gdy diwa usłyszała, jak aktor porozumiewa się po francusku. Cała rozmowa zamieniła się w coś fantastycznego i to wyraźnie zmieniło nasze relacje, bo jak weszliśmy na plan, to już jak najlepsi przyjaciele. Szczęśliwa, uśmiechnięta, życzliwa i kreatywna. Widać było, że się bawi, a ja razem z nią i to było bardzo inspirujące, pełne kreatywności i radości tworzenia, podsumował zamieszanie poruszony gwiazdor. Fani z ulgą przyjmą, że wszystko wskazuje na to, że nowy związek aktora jest dużo spokojniejszy niż jego wcześniejsze przeżycia z płcią piękną.